W telewizji mamy inną rzeczywistość. Wszystko gra. To jest kłamstwo, opowiadanie o tym, że jakieś pieniądze znowu nam to wkładają i ludzie, a moje państwo okrada ich i... Takie kłamstwa i takie rzeczy, które w tej chwili się dzieją, nie powinny mieć miejsca w normalnym narodzie, naprawdę. Słyszycie państwo opowieści, że mają plan dla Białorusi, mają plan na Ukrainę. Drodzy państwo, przecież to jest hańba, mówić takie rzeczy w dobie, gdzie my padamy tutaj. Tu dzisiaj mówią prawdziwi rolnicy. Niemcy i Ruscy wam mieć nie dadzą! To jest taki następny etap tego, co się dzieje po tym, jak się okazało, że w 12 godzin pod przykrywką nocy wbito nam nóż w plecy i zdradziecki styl tego rządu i potraktowano nas jak ostatnie szmaty. I powiem wam, jako rolnik, jestem tak zaszczuty. A my tylko chcemy żyć i pracować dla tej Polski tak, jak żyli nasi dziadowie. To dla nich jest ważne. Ja nie mogę zostawić tego dorobku moich ojców i powiedzieć, że dzisiaj kapituluję, bo oni życie na Sybirach oddawali. Za całą Polskę walczyli przez wieki krew. A dziś mi mówią, won z kraju nie odjadę. Nie damy ludzi psychicznie niszczyć. I powiedzmy dość. Dość karania polskiego chłopa. Nasze zadanie jest utrzymać tych rolników. My jesteśmy to winni naszym dziadom i pradziadom, którzy nie dali się skolektywizować. Zobaczcie, jak nas podzielili. Nie dajmy się podzielić